Cześć, dzień dobry, witajcie. Jestem w moim wspaniałym lesie islandzkim koło Pyrlanu. Tak sobie idę i myślę, jak wyglądała nasza pierwsza praca na Islandii? Jaką mieliście wy pracę na Islandii? Gdzie przyjechałeś do tej Islandii i od razu dostałeś pracę? Ja przyjechałam do fabryki rybnej. Wiem, bardzo lubicie słowo fabryka rybna, bo to jest przetwórnia rybna, tak? Tak się utarło, my tak mówimy na Islandii, fabryka rybna. I pierwsze moje parę lat pracowałam w fabryce, dlatego że innej pracy nie można było dostać w tym czasie, w którym ja przyjechałam. Była to praca, czy ciężka, to nie wiem. A no ciężka też, ale przede wszystkim wielogodzinna, za niską stawkę, w zimnym. To, że śmierdzące, to dało się po tygodniu przyzwyczaić. Ale jednak te stawki były bardzo niskie, tak? Najniższe z najniższych, nikt nie chciał wykonywać tej pracy tutaj z rodowitych obywateli, a ściągali właśnie z nas, z Polski wtedy, do tej pracy. My przyjeżdżaliśmy po to, żeby sobie zarobić, wyjechać po roku czasu. Naprawdę bogaci ludzie wracali. Ja postanowiłam jednak, że zostaję, bo nie mam do czego wracać. Tak się życie moje ułożyło. Ale to nie było wcale proste, było ciężko. Emigracja jest bardzo ciężka i przez wiele lat ja tęskniłam za Polską, ale w pewnym momencie postanowiłam, że zobaczcie, samolot sobie leci. Postanowiłam, że jednak nie wracam, że tu będzie mój dom. Ale było mi zawsze ciężko, bo jednak człowiek tęsknił za tym ciepełkiem, które teraz w Polsce na wiosnę już jest, za znajomymi, za rodziną, za znajomymi z harcerstwa, ponieważ ja byłam w harcerstwie. I za tym wszystkim, co się działo. No taka cena jest. Każdy na emigracji jakąś cenę zapłacił. Jedni większą, drudzy mniejszą, ale każdy jakąś cenę ma, prawda? Do, że tak powiem, do oddania swoją taką cząstkę siebie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że każda praca czegoś uczy i nie każda praca też jest fajna, nie? Nie do każdej pracy idziemy uśmiechnięci, zadowoleni. Nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli, czy to atmosfera przede wszystkim w pracy, czy wypłata, która nie jest taka wysoka, na przykład jak dostają to obywatele tutaj, którzy już się urodzili, tak, miejscowi nazwijmy to. My zawsze byliśmy traktowani trochę gorzej i ja wiem, że właśnie pracując w takiej fabryce rybnej, ja dostawałam bardzo niskie stawki, nas to cieszyło, dało się odłożyć, dało się wysłać do Polski. Ja nigdy nie wysyłałam pieniędzy do Polski, ale no nigdy nie byliśmy traktowani tak, jakbyśmy chcieli być traktowani, pomimo że i tak byliśmy szczęśliwi, że mamy, prawda? Także napisz mi w komentarzu, jak to było u ciebie.